podczas nagrywania filmów z tym AK-74 doszedłem do jednego wniosku, a mianowicie dziwne jest to, że on ma ujemny odrzut. I zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Po prostu w trakcie strzelania lufa, zamiast podskakiwać do góry, to spada w dół. Sami zwróćcie uwagę na to. Widzieliście? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, więc jeszcze zrobię wam z takiej perspektywy z przodu. W dużej mierze jest to związane z tym urządzeniem wylotowym, jakie tutaj zostało zastosowane. Jest to oczywiście fabryczne, oryginalne urządzenie wylotowe. Mamy tutaj taką komorę jak w hamulcu wylotowym, mamy tutaj otwory, które kierunkują gazy tutaj do góry. Mam powiedzieć, że troszeczkę aż nawet czuć, że za bardzo zbija tą lufę do dołu, ale to jest niesamowicie celny. Zwróćcie uwagę, że to, co sobie teraz tak strzeliłem na szybko, tutaj te małe dziurki, nie? To jest 74. Naprawdę, no niesamowicie przyjemna broń do strzelania. Ten kaliber robi robotę, także no całkiem spoko sprzęt. Kałachy zazwyczaj kopią, ale 74 to jest po prostu inna bajka.